w czasie tej najświętszej ofiary my pragniemy przyjąć sakrament Ducha Świętego, aby był dla nas umocnieniem w rozwoju i wyznawaniu naszej wiary słowem i życiem. Niech więc nasza wspólna, gorąca modlitwa będzie wołaniem o Ducha Świętego. Niech stąpi On na nas, młodych ludzi, którzy Go oczekujemy, i wspomaga nas w byciu Chrystusowym i świadkami. Wiemy, że w naszym życiu są chwile załamań i słabości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Przeprośmy więc szczerze naszego Pana na początku tej mszy świętej, aby uczestnictwo nasze i oczekiwanie na Ducha Świętego było bardzo serdecznie jako przedstawiciele rodziców młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania. Dziś w naszej wspólnocie wiary razem z apostołami i Matką Najświętszą
księdzem biskupem i całym ludem Bożym będziemy przeżywać nasz wieczernik. Drzwi są otwarte. Nic nam już z zewnątrz nie zagraża. Pragniemy, aby Duch Święty zstąpił na nasze dzieci. Tego potrzebują. Pragniemy, aby były świadkami w Jerozolimie, całej Judei i Samarii aż po krańce ziemi. Pragniemy, aby wyzbyły się lęku, który często napełnia serca młodych ludzi. Dlatego tym bardziej prosimy Ekscelencję o udzielenie darów Ducha Świętego naszym dzieciom, ponieważ wiemy, że tylko Bóg może uwolnić je i nad wszystkich od wszelkiego lęku w głoszeniu imienia Jezusa. Bo jak napisał święty Jan, doskonała miłość usuwa lęk. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Gratuluję Wam, kochani, że tak się udało wychować te Wasze potrzeby. Pani taka młoda i już taka kochana. Tutaj pan dyrektor. I mama tam tutaj dojrzałej osoby i dyrektor, taka młoda. Serdecznie, kochani, wam gratuluję. I życzę, żebyście jak największą radość mieli. Szczęść Boże. Ekscelencji, księdze, jeszcze ja przepraszam bardzo, przeskoczę sobie. Już padło, mimo że chwileczka trwa, już padło tyle ciepłych słów i zrozumienie chwili. Dlatego też w imieniu własnym nas tutaj księży, księdza proboszcza Górzyna, księdza Leszka obecnego i ludzi zgromadzonych, młodzieży, a także najbliższych przyjaciół i świadków, pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszej jasińskiej wspólnocie, naszym tym wieczorniku, który zaznaczył pan dyrektor, ojciec dziecka. Cieszymy się wam obecnością, tym darem przyjaźni, życzliwości, a zarazem tym wszystkim, co się stanie udziałem tych ludzi młodych i nas wszystkich, przecież stoimy na progu roku wiary. Wiara jest podstawą zbawienia, nie ma świętego Jana, wierzysz w zbawienie, nie uwierzysz, będziesz potępiony. Tajemnica współżycia z Bogiem, cały organizm zafunkcjonował w sakramencie chrztu. To Bóg nie tylko dla łaską święcającą, ale do wiary, nadziei i miłości. A dzisiaj chodzi o to umocnienie na drodze eschatologicznego przeznaczenia. Leży chyba książeczka, którą nabyłem słowa Matki Teresy z Kalkuty do nas wszystkich, a szczególnie do nas, do kapłanów. Ale chyba napisała to, co jest najistotniejsze i nam wszystkim jest potrzebne. Pamiętajcie, młodzi, kochani, i my wszyscy, ksiądz biskup i kapłani obecni tutaj, dziekni. Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Wszędzie dużo lęku niepokoju. Im potrzeba im wszystkim. I daru mądrości, który i rozumu, którą wzmocni nas naszą wiarę. I pozostałe dary, które umocnią nas w nadziei i miłości. Dlatego też wdzięczni za tę moc i za ten dar łaski, którą przyjmujemy i z którą będziemy współpracować razem z nimi. Spokojni, bo przecież ostatnie słowo należy do Boga. To Bóg rządzi światem i kieruje naszymi drogami. Dlatego też niech ta, która oręduje za nami, i w której złożyliśmy nasze życie i w jej ramionach jest równowaga naszych serc i duch. Prowadzi się za biskupa, wszystkich naszych biskupów i kościół w Polsce i tych młodych ludzi i całą naszą wspólnotę. I Górzyn razem z proboszczem, sympatycznym księdzem Leszkiem i tutaj naszych braci, tym bardziej cieszymy się obecnością. Przedstawiam, kochani, zarazem wam tego przystojnego, sympatycznego księdza proboszcz z serca Jezusowego Lubsko, ksiądz Władysław, proszę. Powitajcie sobie. Dlatego też nic więcej nie powiem, ale tylko dziękuję i to, co obowiązuje. Tylko proszę i nie księdza Leszka i moim, i księdza Karola, jako również ksiądz biskup raczył odprawić mszę świętą za tych wszystkich młodych i z Leszyna, i tutaj z Górzyna, i z Jesienią. Bóg zapłać szczęście.
wiarę, bo zgodnie z życiem będzie zadowolona. Złożymy ją Bogu Najwyższemu Waszej intencji, drodzy Bożym Przyjaciele, aby dobry Bóg swą łaską, darem Ducha Świętego, umacniał Was na każdą chwilę dnia, tak aby ta dojrzałość katolicka wyrażała się szlachetnością, uczciwością, dobrocią, wysoką kulturą osobistą, tym wszystkim, co nazywamy miłością Boga i bliźniego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o uczynieniu zaniechania. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że dołagam najświętszą Marię za siedlicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie.
ujrzał rozwiewające się niebo i ducha, jak gołębice stępującego na ziemi. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Niesiecie bardzo cenny wkład w ich dojrzałość katolicką. Ale
dzisiaj najważniejsi to jesteście wy, drodzy moi przyjaciele. Bo tylko raz w życiu przystępujecie do sakramentu bierzmowania, aby nim rozpocząć dojrzałe życie katolickie. Dojrzałe, bo od dziś otrzymujecie wszystkie prawa, wszystkie przywileje w Kościele Chrystusowym. Ale tak to już jest w każdej społeczności, że w parze z przywilejami idą obowiązki. Jeden z głównych obowiązków, jakie bierzecie na siebie, to szczególna odpowiedzialność za Kościół. Od dziś Kościół ma prawo oczekiwać od was, że potraficie stanąć zawsze w jego obronie. Swoją postawą potraficie świadczyć o tych wartościach, które Kościół odniesie, które Kościół daje. A w dzisiejszej dobie jest to szczególnie ważne. Zwłaszcza w ostatnich czasach nasilają się coraz częściej ataki na Kościół, nieraz ohydne, które wręcz kompromitują tych, którzy z takimi atakami występują. Ale nawet do tego są zdolni. Nawet do tego potrafią się posunąć. Dlatego pamiętajcie, to jest wasz Kościół. Waszym obowiązkiem jest go bronić. Od dziś Kościół szczególnie będzie na to liczył, że będziecie konsekwentnymi jego dojrzałymi obywatelami. Moi kochani, gdyby zazdrość nie była najgłupszym grzechem, to by wam zazdrość tej młodości. Cieszcie się nią jak najdłużej. To przecież w wieku młodzieńczym człowiek jest najbardziej urodziwy, uroczy. Drogie dziewczęta, życzę wam, aby ta uroda, ten urok trwały jak najdłużej. Jak najdłużej. Pamiętam, jak kiedyś sędziwy już wtedy staruszek, ojciec święty Jan XXIII przyjął na audiencji cykl rzymski. Artyści produkowali się ze swoimi umiejętnościami. Między innymi ćwiczyła gimnastyczka akrobatyczna, oczywiście w stroju gimnastycznym. Sędziwy prałat rzymski, asystujący ojcu świętemu, ze zgorszeniem patrzy na ojca świętego, że pozwala na takie rzeczy dostojnym Watykanie. Wreszcie ojciec święty nie wytrzymał i mówi: człowieku, i czego ty się gapisz na mnie? Czy ta dziewczyna nie jest ładniejsza ode mnie? Bądźcie takie ładne, urocze, daj nam Boże, jak najdłużej. I również w młodzieńczym wieku człowiek jeszcze zażywa najwięcej swobody, bo później przyjdą różne obowiązki, wiążące, obciążające, a teraz jeszcze tej swobody jest najwięcej. Wprawdzie w szkole matma, pola czy jakieś inne przedmioty też nieco uciskają. No ale cóż, w dzisiejszej dobie bez wykształcenia, bez dyplomu życie byłoby bardzo prozaiczne. Dlatego rozumiem, że doceniacie szanse, jakie daje wam nauka. Ale młodość to również bardzo ważny okres pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad ubogaceniem swojej osobowości, nad zdobyciem wiedzy, nad osiągnięciem jak najwyższej osobistej kultury. Coś, co trzeba wypracować własnym wysiłkiem, czego nikt za was nie zrobi. To musicie, kochani, sami ze siebie wykrzesać. Dużo wnieśli w to już wasi rodzice, ale reszta to już należy do was. Współczesna socjologia dzieli ludzi na dwie grupy. Zewnętrznie sterowanych i wewnętrznie sterowanych. Zewnętrznie sterowani to tacy, którzy nie zadali sobie trudu, aby poznać dokładniej naukę Chrystusa Pana i ją przyjąć jako przewodniczkę w swoim życiu. Dlatego oni będą jak ta chorągiew w kanałach. Jak zawieje, tak oni będą się kierowani.
ponieważ nie stać ich na własny sposób w oparciu o przykazania Boże, dlatego najczęściej będą tak postępowali, jak się dzieje w ich środowisku i to przykład będą brali nie z tych solidnych, z których warto przykład brać, ale wręcz przeciwnie. Na takich nigdy w pełni liczyć nie można. Na takich trudno liczyć, aby dotrzymali słowa nawet najbardziej uroczyście złożonego. Bo nawet gdyby wobec przed ołtarzem, wobec Boga i Kościoła przysięgał, że miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że nigdy nie opuści, wystarczy jakaś przygoda, a zostanie do wszystkich, pójdzie sobie, jak to się mówi, zmieniając na młodszy model. I jeszcze kiedy się zwrócił uwagę na to, jaką krzywdę wyrządził, to ma odpowiedź gotową. Przecież niektórzy inni też tak robią. Taki zawsze popłynie, jak ta zdechła ryba z prądem. Natomiast ci wewnętrznie sterowani, to ci, którzy zadali sobie trud, aby naukę Chrystusa poznać jak najdokładniej, jak najlepiej. I przekonawszy się o jej wartości, kierować będą się zawsze jej zasadami. Na takich można liczyć. Ci nie zawiodą. Ci złożonego słowa, przyrzeczenia nigdy nie zawiodą. Oni nie popłyną jak zdechła ryba, ale dla nich dane słowo, przysięga, będzie taką świętością, że bez względu na trudności zachowają całkowicie. Niedawno brałem udział w spotkaniu anonimowych alkoholików, którzy spotykają się w takich grupach, żeby wyrwać się z tego strasznego nałogu. Wobec wszystkich zebranych przyznają się do wszystkich swoich upadków, do tej swojej słabości. Dlatego każdy z nich zaczyna od słów: jestem alkoholikiem. Pamiętam mężczyzna, ponad 40 lat. Ten człowiek spłakał się jak dziecko, kiedy mówił o sobie. Tak głęboko zabrnął alkoholizm, że kiedy wyrzucono go z pracy, zabrakło pieniędzy, wynosił z domu, co tylko się nadawało do sprzedawania, zamieniał to na wódkę, pijany wracał do domu i wtedy zazwyczaj w tym domu to odbywało się piekło. Kiedyś tak sponiewierał żonę, że się serdecznie spłakała. I wreszcie ten syn przemówił do rozsądku i mówi: to dlaczego ty mnie nie porzucisz? Bo przysięgałam wobec Boga i Kościoła, że nie opuszczę aż do śmierci. Wiecie, to go zrealizowało. Runął przed nią na kolanach. Przyrzekł, że już nigdy więcej picia nie będzie. Do pracy z powrotem mam rodzinę, kochającą, mam szczęście w rodzinie. Jestem cudownym człowiekiem. Nasz kochany Ojciec Święty takich ludzi, jak ta żona, nazywa największym skarbem każdego narodu, każdego społeczeństwa. A on wiedział, co mówi. On był klasycznym przykładem takiego człowieka wewnętrznie sterowanego. Dlatego z ogromnym wysiłkiem przemierzał lud ziemski wzdłuż i wszerz, aby wszędzie nieść pokój, przekonywać o wielkiej godności człowieka, o obowiązku miłości bliźniego. Szedł do najgorszych slumsów, żeby całemu światu pokazać tę biedę, to nieszczęście, w jakie wepchnięto tych ludzi chciwością, wyzyskiem. Kiedyś spotkał rodzinę z małymi dziećmi w takim zagrodzeniu, że bez wahania zdjął swój złoty sygnet, dał im, żeby sobie za to kupili żywności. On wiedział, że tej biedy nie naprawią ci ze starszego pokolenia, którzy swoją chciwością, wyzyskiem do tego doprowadzili. Ale on
miał bardzo wzruszające wyrazy sympatii, miłości, jaką pokazywała mu najbardziej młodzież. Najbardziej młodzież. Kiedy w Paryżu duszpasterze przygotowywali spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą, na afiszach napisali, że spodziewają się około 300 tysięcy młodzieży. Jak później się przyznali, pisali to ze strachem, bo nie bardzo w to wierzyli, żeby bogata, wygodna młodzież zachodnia aż tak licznie przybyła. Tymczasem przybyło nie 300 tysięcy, ale 1 300 000. Tego się nie spodziewano. Policja paryska ściągała posiłki z kogokolwiek się dało, bo się bali, że takiego żywiołu nie potrafią opanować. Tymczasem posiłki były zupełnie niepotrzebne. Nie było żadnych awantur. W Rzymie było 2 miliony, mimo że wtedy niesamowite upały były w Rzymie. A mimo tych upałów ta młodzież z godzinami stała, czekając na Ojca Świętego, słuchając Ojca Świętego. Wreszcie straże polarne się zlitowały, przyjechali z sikawkami i lali po nich wodą, żeby nie pomdleli. Kiedy rozmawiałem z duszpasterzami młodzieżowymi w Szwajcarii, przyznali mi się, że poważnie zastanawiali się nad tym, czy jest sens organizować specjalne spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Kraj mały, bogaty, młodzież wygodna, jak przyjdzie tylko garstka, to będzie kompromitacja. Ale jednak zaryzykowali. I znów młodzież wszystkich zaskoczyła. Tego tłumu się nikt nie spodziewał. Każdy z nas, kto był na spotkaniu z Ojcem Świętym naszej diecezji w Gorzowie, pamięta, jaki entuzjazm panował na tym spotkaniu. Kiedy ksiądz prymas żegnał Ojca Świętego na lotnisku w Balicach, charakteryzując spotkanie Ojca Świętego w poszczególnych miejscowościach, o naszym Gorzowie powiedział: entuzjastyczny Gorzów. Rzeczywiście, tam był entuzjazm. A wiecie dlaczego? Dlatego, że 2/3 obecnych na placu to była młodzież. Oni potrafili stworzyć tak fantastyczną atmosferę. Ojciec przyjechał już mocno zmęczony, a jednak ten entuzjazm go tak porwał, że jeszcze po skończonym nabożeństwie usiadł, zaczął dowcipkować, przekomarzać się. Wreszcie ten jeszcze ksiądz biskup Dziwisz podszedł, mówi: Ojcze Święty, jak ojciec nie skończy, to do miejsca pójdziemy na nogach, bo helikoptery latają tylko do 9:00. Widziałem, jak się zasmucił Ojciec Święty, że trzeba już niestety kończyć. Na szczęście wieczór był tak pogodny, że helikoptery poleciały bez przeszkód. Bo wy głosi macie nosa. Wy potraficie wyczuć, czy ten, który do was mówi, mówi szczerze, czy też oszukuje, czy też okłamuje. Dlatego wyście się poznali, wy młodzi, poznaliście się na nim najlepiej. I Ojciec Święty, wzruszony głęboko tą miłością młodzieży, całą nadzieję położył w was. Skoro doszedł do wniosku, że te starsze pokolenia, które do takiej biedy, krzywdy, tych różnych wojen doprowadziły, nie potrafią tego nadrobić, całą nadzieję położył w was młodych. Dlatego, jak pamiętacie, tak często zwracam się do was. Wy jesteście nadzieją świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. A kiedy po raz ostatni przemawiał na spotkaniu w Calgary, świadom, że to już jest jego ostatnie spotkanie, że już nie będzie go na następny, tak gorąco prosił was wszystkich młodych na całym świecie. A więc i was też, tak gorąco prosił, nie pozwólcie umrzeć tej nadziei. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei. Nie pozwólcie.
Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzbowania tak, jak apostołowie otrzymali go dzień pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich Duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego.
niesiony w pełni serca.
przez którą nam wysłużył Ducha Świętego, stawali się coraz doskonalszymi świadkami Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Thank you.
Pełnej jedności, który żyjesz i
wieki wieku. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Thank you.
swoim błogosławieństwem tych, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym i nakarmieni sakramentem Twojej własny aby pokonali wszelkie przeciwności i przez swoją świętość byli radością Kościoła, a swoimi uczynkami i miłością przyczyniali się do Jego wzrostu w świecie przez Chrystusa Pana naszego. Naszemu księdzu proboszczowi. Kochany księże, dziękujemy Tobie za mądre i umacniające słowo, szczere spojrzenie, ręce, które wyciągnęłeś z pomocą do nas, prawdziwą ojcowską troskę, taką, abyśmy czasami nie zeszli z dobrej drogi. Dziękujemy także za posługę sakramentalną, sprawowaną dla nas i dla naszych bliskich. Z całego serca to zabrać. Oklaski. Jesteśmy młodym kościołem, który dziś przeżywa swoją pięćdziesiątnicę. Chcę
Chcemy podzielić się naszą radością z Tobą i podziękować za modlitwę. Wszystkie spotkania, Twoją troskę i pokazanie nam Chrystusa w codziennym życiu. Niech Pani Różańcowa, patronka naszego Kościoła, otacza księdza swoim matczynym płaszczem, a dobry Bóg obficie błogosławi. Dziękujemy. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze, cieszę się, że mogę się podzielić swoimi wrażeniami bezpośrednio po udzieleniu sakramentu bierzmowania. Zawsze z wielką radością patrzę na te młode twarze, które w takim głębokim skupieniu, z głębokim przeżyciem przyjmują ten sakrament. I zawsze gorąco Boga proszę, żeby im życie nie wydarło tej wiary, tej postawy, tego przekonania, tej świeżej, młodzieńczej postawy otwartej na Boże prawdy. Bo przecież ta prawda ich nie zawiedzie. Ta nauka Chrystusa zawsze im wskaże prawdę, nigdy kłamstwa, zawsze dobro, nigdy zła, zawsze uczciwość, nigdy nieuczciwości. Dlatego tak gorąco się modlę, aby tej prawdzie byli przez całe życie posłuszni, bo ona ich zawsze poprowadzi we właściwym kierunku. I zachowanie tej zasad, Boże, dać najgłębszą radość, szczęście, jakie tylko człowiek może przeżyć. Dlatego, dzieląc się tym wrażeniem,
po tym udzielonym sakramencie bierzmowania. Życzę tej młodzieży, która pewnie będzie słuchać tej wypowiedzi jeszcze raz, aby dobry Bóg swą mocą prowadził ich przez całe życie, towarzyszył na każdym kroku ich życia i aby realizowanie tych zasad, które poznawali bardzo skrupulatnie przez 2 lata, prowadziło ich bezbłędnie ku szczęśliwemu, owocnemu życiu. Szczęść Boże wszystkim i bardzo dziękuję za uwagę.